Ah, thank you very much. It's good to be here, back in Poland. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fajnie jest być ponownie w Polsce. And to be invited to speak is a privilege. Jest to naprawdę wielki przywilej, że mogę być z wami i przemawiać tutaj. And it's nice to see some familiar faces. Fajnie jest widzieć osoby, które już znam. And I praise God that in Poland people are still following Jesus. I wspaniale, że chwała Panu, że w Polsce ludzie wciąż idą za Jezusem. Oh, so I also want to say that God bless you as you continue to open up to Him this week. Chcę powiedzieć, chciałbym wam życzyć, aby Bóg wam błogosławił, gdy będziemy teraz w ciągu tych kilku dni rozważać z Jego słowa. And it always surprises me how much you have to say, Tom. Okay, that was my interpretation. Yeah, no, it's good, it's good. So we had some worship just now. Tak więc mamy czas wielbienia Boga. And for us as Christians, it's important for us to worship God. Jest to dla nas bardzo ważne jako chrześcijan, by wielbić Boga. Because we're saying that He deserves that. I Bóg na to zasługuje, aby Go wielbić. We're saying that actually He is someone to be respected, like a father or a teacher. My oczywiście Go respektujemy jako ojca, jako nauczyciela. So when we're praising, even if we move and we might put a hand up in the air, is to show respect to that God. I w ten sposób pokazujemy Mu respekt. And that's a good thing. I to jest dobrą rzeczą. To be excited about your God, to praise your God. Aby naprawdę Go wielbić, aby się ekscytować z Jego powodu. Because He deserves all of that. Ponieważ On na to zasługuje. Sometimes I've watched basketball or something. Gdy oglądam na przykład koszykówkę. And you see guys like LeBron James. I na przykład jest jakiś znany zawodnik. And he'll just come up to the basket and stuff that thing into the net. Just it's so poetic and so beautiful and athletic. To jest piękne, kiedy ktoś właśnie bierze piłkę, wrzuca ją do kosza. Have you seen them do it? It looks good, and then people are like, yeah. I widzicie, ludzie się ekscytują. That was good. I mówią, tak, to było świetne. And then when we praise, we're talking about the Savior of the world, people. A gdy my mówimy o Zbawicielu świata, we're talking about the creator of the world. Mówimy o tym, który stworzył świat. We're talking about the one who, when the world was lost, he came to save it. My mówimy o tym, który przyszedł na świat, który był zgubiony, aby go ocalić. So we're saying we praise a God like that, we respect a God like that. Więc my takiego Boga właśnie respektujemy i wielbimy go. We get involved with worshiping that God, right? I my się angażujemy w wielbienie go. Yeah, we warm up to that God. I my po prostu się ekscytujemy, aż się robi cieplej z tego. It's cold outside, but inside we have some joy from God in our hearts. Amen. Chociaż na zewnątrz jest zimno, to wewnątrz nas jest naprawdę coś gorącego z powodu Boga. We're not just relaxed about this God. I my nie tylko się relaksujemy z powodu tego Boga. It's like, yeah, Jesus. I mówimy sobie, co, Jezus? Yeah, he's okay. On jest w porządku. No, we're like, praise God. Nie, my wielbimy Go. He's good. On jest dobry. Because what He's done is meaningful. Bo to, co uczynił, ma naprawdę ogromne znaczenie. There can't ever be a calm revolution. Nie może być takiej spokojnej rewolucji. Can't just be like revolution? Yeah. Rewolucja? Tak. Maybe later. Może innym razem. After the TV. Może jak obejrzę sobie coś w telewizji. After I've gone to see my girlfriend or my boyfriend. Albo gdy spotkam się z chłopakiem, z dziewczyną. After I've finished my schoolwork. Albo jak skończę szkołę. No, revolution is a change of the situation to something new. Amen. Rewolucja to jest zmiana czegoś, co dzieje się teraz. Whenever Jesus comes, there must be revolution, there must be transformation. Kiedy Jezus wkracza w nasze życie, to musi być rewolucja, jakaś przemiana. When we meet this Jesus, we can't be the same. Kiedy spotykamy Jezusa, to nie możemy być tacy sami. That's what we're saying when we talk about the Christian story. We're talking about a revolution where things change. Tak więc gdy mówimy właśnie o chrześcijaństwie, to ma miejsce rewolucja wtedy, zmiana jakaś. Because what was there before is not as meaningful and as powerful as what is there when Jesus is in the picture. Ponieważ to, co było do tej pory, nie ma aż takiego znaczenia jak to, gdy Jezus wkracza w tę historię. Do you believe that? Czy wierzycie w to? I believe that when Jesus comes into the picture, things become more meaningful. Ja wierzę, że gdy Jezus pojawia się na tym obrazie, w tej sytuacji, to wszystko naprawdę nabiera znaczenia. And I believe that sometimes we don't really recognize who Jesus is. A my czasami tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, kim Jezus jest. And what he really wants to do. I co on chce naprawdę uczynić. And then Christianity can be something that's just, you know, meh. Chrześcijaństwo nie może być czymś takim, wiecie, takim miernym. Yeah, how do you translate mir? Yeah. You do a Jew. Good, that's good, that's good. we want Jesus to come in and change the whole thing. I chcemy, żeby Jezus wkroczył w to wszystko i przemienił to. And give us that more meaningful story. I aby nasza historia miała większe znaczenie. When Jesus comes, we're saved from dull and we're saved from meaningless. Jezus chce wyciągnąć nas z jakiejś nudy. It's an adventure to follow this Jesus. Bo naśladowanie Jezusa, chodzenie za Nim to jest wielka przygoda. Because we serve an adventurous God. Ponieważ my służymy Bogu, który potrafi z czegoś beznadziejnego uczynić wielką przygodę. We serve a revolutionary God. My służymy Bogu, który jest rewolucjonistą. If you read from the first book of the Bible, gdy otwieramy pierwszą księgę Biblii, which is the book Genesis, to jest Księga Rodzaju, written by Moses. Jest napisana przez Mojżesza, who also wrote the first 5 books of the Bible and the book Job. On napisał również pozostałe 4 księgi pięcioksięgu i również księgę Hioba. He talks about the God who brings a revolution, who brings meaning. On mówi o Bogu, który przeprowadza rewolucję, który nadaje sensu tej całej historii. Genesis chapter 1 verse 1 says. I w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: In the beginning, na początku, God. Bóg. And you know he's about to do something. Wiecie, jest to o czymś, co Bóg uczynił. You know he's about to start something. Jest to o czymś, co Bóg zapoczątkował. It says in the beginning God created. Na początku Bóg uczynił coś. What did he create? Co uczynił? He created the heavens and the earth. Uczynił niebo i ziemię. And the earth was formless and void. Ziemia zaś była bezładna i była bezładem pustkowiem. And darkness covered the face of the deep. I ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. Wild a wind from God. A Duch Boży swept over the face of the waters. Unosił się nad wodami. And then God said, let there be light. A wtedy Bóg rzekł, niech stanie się światłość. And there was light. I stała się światłość. He brings about a revolution where there was chaos and darkness. Bóg wchodzi, czy przeprowadza rewolucję w świecie, gdzie był chaos. He creates order and light. On wprowadza porządek i światło. Where there was nothing before, gdzie niczego wcześniej nie było. He creates something. On tworzy coś. He's revolutionary against the darkness. On jest rewolucjonistą przeciwko, czy stawia czoło ciemności. He says, I'm not happy with the darkness, I'm going to create light. Pan Bóg mówi, nie cieszy mnie ta ciemność, chcę stworzyć światło. He must have been saying, you can't even see anything in all this dark. Kiedy jest ciemno, niczego nie widać przecież. You don't even know you're alive in all this dark. No nie można się zrelaksować, czy nie można polegać na czymś, gdzie jest ciemność. But when God comes in and creates light, he changes the reality. A więc Bóg tworzy światłość i zmienia rzeczywistość. He does something which in the Hebrew they call bara. I Pan Bóg czyni coś, co w języku hebrajskim jest nazwane bara. Look at your neighbor and say bara. Powiedzmy do siebie bara. No seriously, look at your neighbor and say bara. Spójrzmy na sąsiada i powiedzmy bara. It means to create something. To znaczy uczynić coś. It means to be revolutionary. To znaczy być rewolucjonistą. It means to make something where before there was nothing. To znaczy uczynić coś, gdzie wcześniej niczego nie było. And we do this all the time. I my cały czas właśnie coś takiego robimy. Because God has given us this ability to bara. Ponieważ Bóg dał nam tę możliwość bara. Like where there was no relationship before. Gdzie nie było wspólnoty. Guy meets girl. Nie było chłopaka, dziewczyny. Girl meets guy. To chłopak spotyka dziewczynę. They like each other. Zaczynają lubić się nawzajem. And where there was nothing, they create relationship, they create love. I gdzie nie było niczego jeszcze przed chwilą, on tworzy wspólnotę i miłość. Sometimes they even create children, right? I później z tego są dzieci. Where before there was nothing, now there's something. Nie było wcześniej dziecka i nagle pojawia się dziecko. You do it all the time in your education. I tak samo jest w przypadku wykształcenia. Your instructors, your lecturers say to you, I want you to write an assignment about this. I nauczyciel mówi, żeby napisać pracę na jakiś temat. Right now there is nothing. I mówi, napisz na coś o czymś, czego nie było wcześniej. But I want you to take words and thoughts and I want you to create something. I my posługujemy się słowami, jakimiś pomysłami, ideami i tworzymy coś. People do it by designing cars. I w ten sposób powstają samochody. People do it by creating missionary projects. I również powstają projekty misyjne. People do it by creating songs. I piszą pieśni, psalmy. We make something out of nothing. I powstaje coś z niczego. Reflecting who God is. I w ten sposób to pokazuje, jak jest Bóg. It's a revolutionary thing. Jest to coś rewolucyjnego. It takes courage. I to wtedy musimy mieć jakąś zachętę. It means showing who you are on the inside to other people on the outside. Ponieważ wtedy pokazujemy ludziom, co jest wewnątrz nas. That's what God did when he created us in his image, showing something that's on the inside, he brought it out on the outside. W ten sposób Pan Bóg nas stworzył, aby pokazywać na zewnątrz coś, co jest wewnątrz nas. We were in his mind. My zostaliśmy stworzeni na jego podobieństwo i my byliśmy również w jego umyśle. And he decided to make us a reality. I on chciał, aby to, co tworzymy, było rzeczywistością. And I praise God for that. I chwała Panu za to. Because Bobby was just in God's thoughts. I Pan Bóg właśnie też, Bobby też był w zamyśle Bożym. But then he said that he wanted Bobby to exist. I później Pan mu powiedział, chce, żeby Bobby zaczął istnieć. And that he wasn't just happy that Bobby should just live. I nie tylko Pan Bóg z tego był zadowolony, żeby Bobby zaczął żyć. Bobby should also be alive. Żeby pojawił się, ale żeby był żywy również. You see, when you just exist, bo gdy tylko istniejemy, that's when we're not taking bara seriously. Wtedy, jeżeli żyjemy sobie tylko tak sobie, to wtedy te bara nie jest potraktowane poważnie. We're not taking the revolution seriously. Jeżeli poważnie potraktujemy rewolucję, but when you're called into a relationship with God, jeżeli Pan Bóg wzywa nas do wspólnoty razem z Nim, he says you can make meaning, you can join that revolution with me. Wtedy Pan Bóg mówi, chcę, żeby to miało jakieś szczególne znaczenie, żeby była wspólnota między nami. It's a wonderful invitation. Jest to cudowne zaproszenie ze strony Boga. Have you taken up that invitation for yourself? Czy przyjęliśmy to zaproszenie dla siebie samych? Sometimes we hear about Jesus, but have you taken Jesus for yourself? Czasami słyszymy o Jezusie, ale czy zaprosiliśmy go do swojego życia? Czy Jezus jest dla ciebie kimś, o kim słyszałeś, ale czy też może kimś, kogo zaprosiłeś do swojego życia? Czasami zadajemy sobie pytanie, czy Bóg naprawdę jest, czy on naprawdę słyszy mnie? Chcę wam coś powiedzieć. Musicie spróbować Boga sami osobiście. Don't just think about worshiping God. Open your mouth and worship God. Nie myślmy tylko o tym, żeby Boga wielbić. Po prostu otwórzmy usta i zacznijmy to robić. Don't think about following Jesus. Nie tylko myślmy o tym, aby iść za Jezusem. Follow Jesus. That's the revolution. Po prostu zróbmy to. Idźmy za Nim. To jest rewolucja. That's the revolution. To jest rewolucja. All right, I want to finish up with a question because they gave me 10 minutes and I went a little bit far, I think already. Mam 10 minut, więc nie możemy chyba za długo mówić. Yes. Revolution. Rewolucja. It's about God bringing meaning. To jest coś, gdy Bóg przychodzi i nadaje sens czemuś. And then he says, is the story that you're living meaningful? Czy twoja historia życia ma sens? If there's no Jesus in it, if there's no creation in it, I want to submit to you that it's not meaningful. Jeżeli nie ma w tym Jezusa, chcę powiedzieć, że to nie ma sensu. And Jesus says, follow me and I will make it meaningful. I'll make you meaningful. Jezus mówi, pójdź za mną, a ja uczynię, że twoje życie będzie miało sens. You won't just be living, you'll be alive. To nie tylko będzie takie życie sobie, ale będzie pełne, twoje życie będzie pełne sensu. All right, this invitation is a lot like kung fu. Kung fu? Kung fu, you know what kung fu is? To będzie jak kung fu. Yeah, not exactly, but it's like kung fu. Może nie do końca, ale coś jakby. And you know every kung fu movie is the same. Wiecie, każdy film na temat kung fu jest taki sam. Roughly the same story. Zazwyczaj taka sama historia, taka sama puenta. When I was a little kid, I have to admit, I watched a lot of kung fu stories. Ja, gdy byłem dzieckiem, oglądałem mnóstwo takich filmów. I don't know if they were good necessarily, but they taught me something. Czegoś się nauczyłem z tego. Just like romantic comedies, you know? To tak jak romantyczne komedie. You know, they're all the same as well. One też są zawsze, wszystkie takie same. They're all the same. Zawsze, naprawdę. Guy meets girl. Chłopak spotyka dziewczynę. Guy can't get girl. On nie może jej zdobyć. Somehow guy gets girl. Ale jednak udaje mu się. Guy does something stupid. Chłopacy robią jakieś tam głupie rzeczy w tych filmach. Girl breaks up with guy. Dziewczyna ma chłopaka jakiegoś. Guy realizes he's an idiot. That he's what? He's an idiot. Chłopak sobie zdaje sprawę, że jest idiotą. We know it's women that write these things. I my wiemy, że to jest prawdą. And he realizes he has to get back together with the girl. I on mówi, że musi z tą dziewczyną coś tam naprawić. So then he rushes to the train station. I biegnie na stację kolejową. Or the plane. Albo na samolot. Or the boat. Albo gdzieś tam na jakąś łódź. Or the car. Albo gdzieś tam za samochodem pędzi. Because for some reason in every movie she always has to leave town. I don't know why. I zawsze w każdym filmie musi coś takiego być. And why does he have to rush there? Why can't he just call her? We've got mobile phones. Dlaczego on gdzieś tam biegnie, śpieszy się? Dlaczego nie zadzwoni na przykład? And then in front of everyone he has to say what a fool he's been. I on zawsze musi udowodnić, jak głupi jest. Always has to embarrass himself. No, zawsze musi się po prostu zawstydzić. And he says that he loves her. I wtedy wyznaje, że kocha ją. And then they say, yes, we're going to get married. I później mówią, tak, musimy się pobrać. And then they run off happily ever after. I później są szczęśliwą rodziną. Every single one, they're the same. W każdym filmie jest taka sama puenta. And every kung fu movie is the same too. I w każdym filmie kung fu jest to samo. Guy keeps getting beaten up. Chłopak dostaje lanie. Guy meets kung fu master. Ale spotyka mistrza kung fu. Guy begs kung fu master to teach him kung fu. I on wtedy go błaga, żeby go nauczył, jak posługiwać się kung fu. Kung fu master looks at him and goes, nah. I on wtedy patrzy na niego i mówi, nie, nic z ciebie nie będzie. Guy starts to stalk kung fu master. Ale on zaczyna na niego nalegać. Jumping out from behind every corner, teach me. I z każdego kąta wyskakuje i mówi, naucz mnie tego. Coming out of the bin, teach me. I nagle gdzieś tam wyskakuje spod krzesła i mówi, no, when he goes into the fridge, he's in the fridge, the kung fu master opens the fridge, the guy comes out, teach me. I nagle mistrz kung fu otwiera lodówkę, tam siedzi ten chłopak i mówi, naucz mnie kung fu. In the end, kung fu master agrees, okay. No i w końcu ten człowiek się zgadza i mówi, dobra. I'll teach you. Then kung fu master tortures student. No i mówi, dobra, okej. Okay. No i później torturuje tego człowieka. Makes him walk on nails and... później mówi, że musisz chodzić po gwoździach. Makes him stand like this with bowls on his head for 12 hours. I w ten sposób musi stać przez 12 godzin z czymś tam na głowie. Then guy starts to learn kung fu. No i wygląda na to, że ten chłopak jakieś postępy robi. Gets really good. No i staje się niezły w tym. Yeah, then guy's master gets killed. No i wtedy ten nauczyciel jego ginie gdzieś tam w walce. Guy avenges master. I wtedy on zastępuje tego, no i postanawia go pomścić. Guy goes back to the people who used to beat him up and beats them up. The end. Również w końcu dociera do tych ludzi, którzy kiedyś, kiedy był chłopcem, go bili. It's all the same. No i on później robi porządek z nimi i zawsze jest tak samo. It's a story where he's trying to find meaning. I jest to historia, gdzie on chce, aby to wszystko nabrało jakiegoś sensu. On chce zrewolucjonizować sposób, w jakim on do tej pory żył. And isn't that like what it is for us like? I czyż tak nie jest też w naszym życiu? No, sometimes life feels like it's beating us up. Czasami w życiu jest właśnie tak, jakbyśmy dostawali tylko po głowie. Sometimes it feels like darkness is stronger than light. I czasami wygląda na to, że ciemność pokonuje nas. And then Jesus comes into the situation and he says, not like the master. I don't think you can do it. I Jezus wtedy pojawia się i może nie mówi tak jak ten mistrz kung fu, że no, może coś tam zrobimy. You don't have to try and convince Jesus to let you follow him. Jezusa nie trzeba przekonywać, aby on pozwolił, żeby za nim iść. That's what it's like. Some of us we think, yeah, I just have to be good and then I'll follow Jesus. Tak właśnie niektórzy mówią, ja muszę być dobrym i w ten sposób przekonam go, żeby mnie wziął. No, Jesus died to invite you to follow him. Właśnie Jezus Chrystus umarł po to, abyś ty przyjął to zaproszenie. And when he looks at you, he doesn't say you can't do it. He says I died so you could do it. Nie ma tak z Jezusem, że on patrzy na ciebie i mówi: "No, nie dasz rady". Nie, ja umarłem za ciebie właśnie dlatego dasz radę. When he looks at you, he doesn't say I died for maybe. He says I died so you would definitely be in my kingdom. Jezus nie mówi: "Ja umarłem i może ci się uda". Nie, zdecydowanie ci się uda, ponieważ ty jesteś zaproszony do mojego królestwa. And he teaches you the kung fu. I on uczy cię tego kung fu. And he's patient with you with the kung fu. I on ma tyle cierpliwości do ciebie. And sometimes you might make mistakes because you don't put your hand in the right shape. I być może czasami nie zrobimy czegoś we właściwy sposób. But Jesus comes and he fixes the shape into the right position. Ale Jezus wtedy rękę, którą może w zły sposób ułożyłeś, on pokaże ci, jak należy to robić. So that you can follow him the way that you should follow him. I będzie to właśnie on nauczy ciebie sposobu, w jaki powinieneś chodzić. And you can serve him the way that you should serve him. I pokaże ci, jak służyć jemu. Because young people, I know, sometimes you've called yourself a Christian and then that's not what you've been. Ale młodzi ludzie, czasami myśleliście może, że to, co was otacza, to chrześcijaństwo, czy sposób, jaki życie jest chrześcijańskie, ale może niekoniecznie. Może nazywaliśmy siebie chrześcijanami, ale tak naprawdę nie byliśmy częścią tej rewolucji. Ale Jezus mówi, nie ma problemu, ja w dalszym ciągu będę miał cierpliwość i będę cię uczył. Ja dalej ciebie zapraszam, abyś za mną chodził. Ja chcę, abyś był w dalszym ciągu częścią mojego programu. This week we're going to respond to his invitation to join his revolution. Będziemy tutaj właśnie mówić o tym, aby dołączyć się do tej rewolucji. To live a meaningful story. Aby żyć życiem, który ma sens. Is that you tonight? Sorry? Is that you tonight? You want to live a meaningful story? Czy chcesz właśnie mieć takie życie pełne sensu? You want to join Jesus's revolution? Czy chcesz dołączyć do tej rewolucji? Be his disciple. Być jego uczniem? Turn Warsaw upside down for him. Czy chcesz Warszawę przewrócić do góry nogami? Turn Poznań upside down for him. Czy chcesz dla niego przewrócić Poznań do góry nogami? Upside down for him. Czy chcesz dla niego przewrócić Gdańsk do góry nogami? And allow this Jesus to bring meaning to a world that's lost this meaning. I chcesz, aby Jezus wprowadził sens w to życie ludzi? Revolution to a world that's lost the understanding that we're here to create in his image. Świat, który nie rozumie, że jest stworzony na jego podobieństwo? Jeżeli chcesz być częścią tej rewolucji, chciałbym, żebyś powstał. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić za ciebie. Because we want to be the revolution for Jesus. Ponieważ chcemy być częścią rewolucji dla Jezusa. Let's pray together. Módlmy się. Father, this Sabbath. Ojcze, tego sabatu. We're reminded of creation. Gdy przypominaliśmy sobie historię stworzenia. Przypomnieliśmy sobie, że Ty powiedziałeś, że na początku niech będzie światłość. I to była rewolucja, ponieważ wcześniej była tylko ciemność. Ten świat nie znał światła, które Ty wprowadziłeś. I Panie, Ty wezwałeś, aby Ci młodzi ludzie byli światłem. I również wezwałeś ich do tego, aby w nich było życie. Not dead Christians, but alive Christians. Panie, Ty chcesz, aby byli nie takimi przeciętnymi, nieżywymi chrześcijanami, ale żeby byli żywymi chrześcijanami. So as they stand responding to your invitation. Panie, oni teraz powstali i pokazują, że chcą przyjąć Twoje zaproszenie. I just pray that you'll bless each one. Panie, chcę prosić, abyś błogosławił teraz każdego z nich. To know that no matter where they are. Ale Panie, gdziekolwiek się znajdują, jesteś ich Ojcem i zaprosiłeś ich do tego, aby byli we wspólnocie z Tobą. Tak więc, Panie, prosimy, przebacz nam nasze grzechy. I gdy teraz, podczas tego weekendu, będziemy mieli ten program, Panie, prosimy Cię, aby nowe życie wstąpiło w nas. Panie, Ty przebacz nasze grzechy. And call to create. I Panie, niech Twoje stworzenie w nas będzie. In Jesus' name. I modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.